Siemka Tomka, witam Was na kolejnym odcinku z testu lutu z solówek. Jak sami dobrze widzicie, mamy na tapecie 7-0 mapki na czerwonych. Tak, na czerwonych mapach. Ok, taka mapka, koszt mniej więcej 20 tysięcy. Tak, można je kupować taniej, ale akurat trafiłem na taki okres, że były po 20 parę tysięcy, więc tak średnio od 17 do 20 paru tysięcy się je kupuje. Więc przyjąłem tutaj koszt 20 tysięcy. Samo to jakoś dużego wpływu na całość nie ma, dlatego że one są bardzo tanie. Więc tutaj jakoś rozwodzenie się nad ich ceną dokładną nie ma większego sensu. Także zapraszam Was do oglądania i oczywiście na koniec do podsumowania lutu.
Siedem zerówki praktycznie bez walk się odbyły. Jakiegoś tam jednego syfa pokonałem, a tak naprawdę nic się nie działo. Pelerynę Morgany, co złapałem, to akurat zabijania gankerów. I to tak naprawdę jednego gościa 4-1 pokonałem i to tyle, jeśli chodzi o dive'y. Tak naprawdę nie czekałem w ogóle na początku, aż się zamkną te mapki, tylko od razu robiłem. Patrzyłem tylko co jakiś czas, czy mam jakiegoś czerwonego w solówce. Na 50 solówek miałem jeden dive i to gościa 4-1. Także mega prosta sprawa. Jeśli chodzi o Silvera, no to prawie 1 700 000 i książeczek 546. 546 po 1000, czyli całkiem w sumie sporo, jak na takie rzeczy. Tutaj, nie pomyliłem się, tyle było, po prostu to już jest początek lutu do następnego, do 7-1, ale to na razie bez spoilerów. Jeśli chodzi o lut w itemkach, 6,2 miliona. I całościowo wychodzi to niezbyt dużo. Prędkość, jaką robiłem, to w dość prostym secie. Tutaj zresztą mam ten set, możemy sobie zerknąć, ile IP na nim wyciągnąłem. 1340 IP. W takim secie robiłem mniej więcej z prędkością 6 solówek na godzinę. Więc powiem wam szczerze, że mega szybko się te solówki robiło, ale lód z nich nie był jakiś urodziwy, ale też cena była bardzo niska. Dobrze, więc może zerknijmy, jak to wygląda w takim ogólnym zestawieniu. Tutaj, jak widzicie, nasze mapki już się powoli kończą. Już siódemki zaczęliśmy, także spoko, a ósemki można robić tylko na czarnych, więc tutaj już jesteśmy daleko, daleko za połową. Okej, jeśli chodzi o nasze mapki 7-0, no to wpisałem tutaj ten koszt 20 tysięcy, czyli tylko milion wyniosły nas mapki, kiedy poprzednie wyniosły nas 10 milionów, tak. 550 tutaj wpisałem za okrągloną wartość, jak zawsze strasznie dużo książek na fejma. W stosunku tutaj do poprzedniej mapki, to można by porównać to mniej więcej na poziomie tutaj 6-2, czy nawet tutaj, no, 5-3. 5-3 też podobną wartość książek tutaj wyrzuciła na czarnych strefach. Czyli generalnie tak jakby o jeden tier wyżej nam poleciało niż powinno. Więc tutaj za dużo było tych książek, za dużo było tych skrzynek. A jeśli chodzi o woreczki, tutaj 1 700 000 wpisane, itemki 6200 razem 7,9 miliona, ale tylko 1 milion kosztu, więc 6,9 miliona zysku. Czyli zysk porównywalny chociażby z mapką 6.2, czy 6.0, czy... Gdzie tutaj jeszcze mamy taki zysk? Czy tutaj 6.1 na czarnych? Całkiem fajny zysk i bardzo szybko się je robiło. A tutaj widzę, że 6.0 nam się bardziej opłacało, ale tam chyba była jakaś złota. Więc generalnie tutaj można powiedzieć, że dość spory niefart był przy robieniu akurat tych mapek. Oczywiście bez frakcji jest to wszystko robione. Tak ogólnie to wydawało mi się, że słabo leci. No, dość słabo leciało. Ale właśnie, to, że ta mapa jest tak tania, powodowało, że jednak ten zysk był bardzo duży. Na mapkę 138 tysięcy. No niewiele mapek osiągnęło tak fajny wynik. Albo bardzo zbliżony. Tutaj tylko tak fajnie poleciało, ale to było takie troszkę odstępstwo, można powiedzieć. Najlepsza mapka poza tym miała tutaj 170, 154. Więc generalnie to one są w topce. Te mapki 7-0 na czerwonych. No nie spodziewałem się, ale tak wychodzi po prostu z obliczeń. Przy czym tutaj zaznaczam, że robi się o połowę szybciej niż chociażby 6-3. Dlatego, że one są tak proste. Więc jeśli chcecie sobie porobić jakieś dobre mapki, szybkie mapki, z dużym zwrotem, to cały czas pokazują na to nasze wyniki ze wszystkich solówek, że najstabilniejsze mapki pod zarobek to są zerówki. Zerowy enchant. Im wyżej z enchantem idziemy, tym większy RNG jest i często mogą być problemy ze zwrotem mapy. Tutaj
Nie ma problemu żadnego. Zarobek jest tak niesamowicie stabilny. Wiadomo, tam zdarzyło się, że jakoś mało poleciało, ale tak naprawdę wszystkie mapki na plus. Dosłownie, wszystkie mapki, jakie robiłem, były na plus. Więc pod tym względem, no, wystarczy mieć premkę, co prawda, bo bez premki to nie ma sensu robić w ogóle solówek, jeśli chcecie na kasę. Ale tak, jeśli macie premkę, to praktycznie każda mapka 7.0 była na plus. Dobra, no to ja lecę oczywiście testować dalej. Teraz zacząłem 7 jedynki na czerwonych i na razie zrobiłem 4, więc jeszcze troszkę sobie poczekacie. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku, bądź na live na Twitchu już niedługo. Będzie beta się kończyła i będziemy skakiwać na właściwy serwer Albiona na wschodzie, także mam nadzieję, że będziecie gromadnie oglądać, co tam się będzie działo. Do następnego.